20 lat minęło, to tytuł wystawy kielczanina Andrzeja Syski-Szafrańskiego, którą od piątku oglądać można w galerii Petit. Bardzo się cieszę, że możemy gościć tutaj naszego artysta Andrzeja Syskę-Szafrańskiego. Wystawa oczywiście wchodzi w cykl Galerii Petit Uskrzydleni. Będzie przez miesiąc od 24 kwietnia w Best Western Grand Hotel, w przestrzeni hotelu, w kawiarni Klimcie, no i oczywiście w Galerii Petit. Andrzej Syska-Szafrański to absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Jest jedynym w powojennej Polsce twórcą panoram, autorem 12-metrowego obrazu Panorama Świętokrzyska, ukazującego wydarzenia związane z pobytem marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i poplenerowych. Tworzy od 20 lat, przechodząc różne etapy w malarstwie. Jeszcze kilka lat temu w jego twórczości dominowały motywy historyczno-batalistyczne. Obecnie skupiam się na malarstwie abstrakcyjnym, na malarstwie figuratywnym, maluję portrety, postacie. Oczywiście nie ograniczam się tylko do tego, co zostało tutaj namalowane. Będę się starał jeszcze rozwijać to, co robiłem do tej pory. Zarówno malowanie obrazów, jak i twórczość literacką. Andrzej Syska-Szafrański to artysta wszechstronny. Wernisaż wystawy 20 lat minęło zbiegł się z premierą jego najnowszej książki. Tango z Rudzielcem to kolejna propozycja literacka, w której autor w żartobliwy sposób ukazuje zmagania człowieka z własnymi pragnieniami i słabościami.